Grzegorz, ja tu przyjechałam po to, żebyś mi powiedział, jaki jest twój wybór, ale ja widzę, że wybór się już dokonał. I ja się chciałam zapytać, jak to się stało. Co, chyba nas najbardziej do siebie ciągnęło. Też tak uważam. Chyba najwięcej razem rozmawialiśmy i tak cały czas, czy przy kamerach, czy poza kamerami, cały czas razem coś robiliśmy. No a jak się czujesz z takim wiejskim życiem? Ja cały czas tęskniłam za takim życiem właśnie na wsi i to mnie tylko utwierdziło, że jednak tak. A co ci się w nim podoba najbardziej, w tym życiu? Chyba to, że jest takie bardzo połączone z komunikacją z innymi ludźmi. W mieście jednak jest większa taka anonimowość, trzeba się zapowiadać wcześniej, a tutaj u Grześka to ciągle ktoś się kręci też. U mnie w domu też tak było, że zawsze pełno gości, takich gości, których już się nie traktuje jako gości. No jak się czujesz w ogóle podczas tego pobytu? Czy to nie jest dla ciebie krępujące? No, też spędziłaś trochę czasu z moimi rodzicami, z moim rodzeństwem, z moją rodziną. Muszę ci powiedzieć, że masz naprawdę cudownych rodziców. Takich bardzo otwartych, przyjacielskich, szczerych. I myślę, że od tej chwili, kiedy poznali mnie przed domem, to robili wszystko, żebym się u was czuła jak w domu. Cały czas podkreślali, żebym się nie krępowała, żebym otwierała sobie lodówkę i takie podstawowe rzeczy. Czyli ogólnie dobrze się tu czułaś? Nie wyjeżdżam. Ania, Grzegorz ma do ciebie pytanie. Do mnie? Słucham. Tak szybko? Mhm. No, Aniu, ja tak tutaj troszeczkę wszystko było tak na pewniaka, prawda? No bo ja tutaj jednak wybierałem dziewczyny, ty przyjechałaś do mnie, ale jeszcze nie miałam okazji się ciebie zapytać, czy byś w ogóle chciała, żebym odwiedził cię w twoim domu rodzinnym, no i żebyśmy spędzili trochę czasu razem. No nie wiem, nie wiem. Trudne pytanie. Żartowałam, oczywiście. Bardzo się cieszę, że chcesz przyjechać. Fajnie, też się cieszę. Takie już myślałem, że się nie zgodzi. Poważnie. Tylko wiesz chwilę co, trochę niepewności serce może też. Serce w gardle. Nie ale wie. Cieszę się naprawdę. Ja fajnie. Też się bardzo cieszę waszym szczęściem. Powiem ci tak szczerze, że już nie mogę się doczekać, aż odwiedzę cię. Też czekam. W tobie się coś zmieniło? Czujesz jakąś zmianę w sobie? Pod wpływem tego, że poznałaś Grzegorza, że spędziłaś tu czas, poznałaś jego rodziców. Czuję i zauważam, ale nie chciałabym jeszcze o tym mówić. Ale baza chyba do budowania jest między wami. Tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Cieszę się i bardzo wam gratuluję. Nie płacz. Może ja się zaraz rozpłaczę. Dobrze znowu spatrzeć. Życzę wam szczęścia. Ojeju. I uciekam. Dzięki. Do zobaczenia. Oczka trochę szklane. U ciebie na pewno. No. Nic.